Co tam mi się jaki słychać? Lodziak z tej strony. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii The Sims 4 Miłość na czterech Łapach. I ta właśnie miłość w tym momencie tarza się we własnych sikach. Dokładnie. Yy, także z racji tego, że muszę wyeliminować dwa złe zachowania, yy, muszę niestety wstać? Zacząć odcinek o godzinie czwartej rano. I zganić zabawienie się w kałuży. Pomijając oczywiście fakt, że to jest kałuża zrobiona przez niego samego, bo byłam świadkiem, jak właśnie przed chwilą to robił. Dokładnie tak. Także bardzo mi przykro, piesek. Ale nie wolno! nu no, nu no. wolt, no, no, Nie wolno! Oduczył się. Bardzo dobrze. To są mądre pieski, także spoko. E, ty panią wyprosimy, bo ta pani zupełnie nic nie robi, także e, bardzo mi przykro. Niestety, będziemy zmuszeni do, jako wegetarianka do zjedzenia. Y, tak, fasolki po brytońsku. Przecież w sumie nie wiem, co jest takiego złego fasolce po brytońsku, no ale. No ale bywa. Zdarza się, słuchajcie, zdarza się. Nie to nie. Skoro nie mogę, to nie mogę. No ale. Jesteś bardzo smutna, bo naruszenie zasad, bla bla bla, ja wiem o tym, bla bla bla. Bywa. Yy, sprzątać nie sprzątamy. Jest ból brzucha. Ach, zawierała mięso. No tak, zawierała mięso. Czy ja powinnam kupić ci lekarstwo? Na przykład jakieś. Może lepiej, nie? Może lepiej pomińmy ten temat. Yy, może jakieś spanko jeszcze tak na delikatną chwilkę, tak żeby wiecie. Aha, świetnie. Śpi. Miska, śpi. Bo to nie ma sensu w tym momencie jeszcze wstawać, ale załóżmy o tej ósmej. Jak ósma nadejdzie, to już ją budzimy. O, wpół do ósmej niech będzie. I zawsze jest to lepszy, jakiś tutaj lepszy, lepszy, lepszy stroj. Dobra, nie musimy się przebierać. I tak się przebierze, jak będzie wychodzić z domu, mam nadzieję, że w nie pójdzie do pracy. Także odwiedźmy nasz lokal. Jak tylko wejdziemy do lokalu, otworzymy go, żeby tutaj osoby przyszły. W momencie, kiedy ja, jako właściciel, jestem już w środku, żebym mogła wydać polecenie trzeciej zatrudnionej osobie, żeby nie leczyła, żeby po prostu sprzątała. Także yy, otwórzmy i wejdźmy do środka. Żebyśmy nie przygapili żadnego pracownika, yy, który spróbuje tutaj przyjść, yy, któż to idzie pierwszy? Pierwsza idzie Moira. To jest chyba moira, nie? Mm, tak, moira. E, moja droga Moiro, e, będziesz niestety e, najpierw ci opłacimy krótkie szkolenie za sprzątania, e, a potem będziesz miała powiedziane, że nie wolno ci leczyć. Nie lecz pacjentów. Dobrze. Także jak nie będziesz leczyć pacjentów, zajmij się po prostu sprzątaniem i niech tak zostanie. A my sobie usiądziemy i poczekamy na pierwszego pacjenta, który właśnie się rejestruje w naszym pięknym tutaj systemie. Także już, już. Dzień dobry. Witaj, pacjencie. Dzień dobry, pacjencie. Tak, oczywiście, chcę przyjąć zwierzaczka. Już jest dwóch jeszcze weterynarzy, także jak najbardziej, żeby przyjąć. I tak myślę. Że będę musiała w na następnym odcinku przemyblować delikatnie e, to studio weterynaryjne, ze względu na to, że brakuje mi miejsc. Powinnam mieć chociaż jedno więcej. E, Okej, okay, tutaj myślę, że wystarczy po prostu przebadać przyba sierść e, i wszystko nam będzie już wiadome. Dokładnie, mamy pchełki. Także szybciutko, szybciutko, e, jakieś coś tutaj. E, Spray likwidujący pasożyty i pieseczek wyleczony. No właśnie, wyleczony piesek. O, mamy tutaj kolejną panią, chyba. Bada aha, badam już jednego pacjenta. Ok, dobrze. Także nie odeślij pacjenta. Powitaj pacjenta. Powitajmy drugiego pacjenta. No właśnie, no i tu się robi problem, bo nie mamy tylu aż stanowisk. Także ja bym się tutaj pokusiła mimo wszystko już w tym momencie o, o dodanie tutaj jeszcze jednego to krzesełko usuniemy, bo to nam nie potrzebne, ale jeżeli tutaj ustawię drugie, to nie powinno nam przeszkadzać. I niech też będzie różowe. Mamy zaś trzy stanowiska. Jestem ja i dwóch weterynarzy, trzecia osoba sprzątająca. Myślę, że wystarczająco w tym momencie jest miejsce do tego, żeby pracować. E, co ty robisz? Serio? Serio? Poczekajmy. Poczekajmy na pewno. E, czy ty jesteś wyleczony? Tak, ty jesteś wyleczony. No dobrze. Na pewno zaraz coś przyjdzie, i myślę, że musimy uderzyć delikatnie w reklamę. Ech, tak bardzo delikatnie. Hmm. Hmm. Neutralna, neutralna, neutralna. Ok. Dobrze. Aha. Zatru... Zatru... No nie no, więcej nie mogę. Dobra, idzie kolejna osoba. Najpierw musimy troszeczkę zarobić na tym interesie. E, dzień dobry, właścicielko zwierzaka. E, witam cię ja. E, sama właścicielka tego pięknego miejsca. Oczywiście, że zajmiemy się Twoim kociakiem. No, zapraszam kociaka na stanowisko. No, i tak myślałam, że jak postawię obok, to z niczym to zupełnie nie będzie przeszkadzać. E, zaś będę chciała nieco to bardziej przeobrować, żeby, żeby było więcej miejsca. E, co tam, kotek? Myślę, że musimy zbadać temperaturę, bo jesteś e, bardzo zimny, niebieski wręcz, rzekłabym. E, na pewno trzeba by było zbadać ci pyszczek. I jesteś już bardzo zestresowany, także już uspokajamy zwierzaczka. Wszystko jest dobrze. Co dalej? Serce, oddech. Sierść. Skóra sierść. Wyjdzie, że jest zimna. Mhm, mm a wilgotna, okej. Okay. Karta. Oczka. Jeszcze mi pokaż oczka koteczku. Oczka pokaż koteczku i wszystko będzie dobrze. Tak. No i mamy. Grypa. Ojejku. Już szybciutko dajemy przysmaczek z lekiem. I już kotek taki bardzo chory. Już jest, y, już jest zdrowy. Już ślicznie, pięknie. Nikt. A, A pani tutaj czeka. Dlaczego ja mam odesłać? Co Czas oczekiwania? Był bardzo krótki i zaciął jak zbiorstwa trafił. Z trafił. Z Dobrze, podejdźmy tutaj. Poczekajmy na kolejnego. Kolejnego tutaj jakiegoś. O, jest, 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 jest. I już mamy kolejnego. O, już widzę, tu jest pieskie. Łapki, nosek, wszystko. Przywitajmy pacjenta. Najmilsze przywitanie. No, cześć, koteczku. E, powitajmy pacjenta również. Oczywiście, że mam ochotę zająć się pani koteczkiem. No, oczywiście, że tak. Zapraszam kotę. O, kotyczek już jest jak pięknie. Jak ślicznie, ale jest zestresowany bardzo. Już nic się, kotku, złego nie dzieje. Nic się złego nie dzieje. Jak najbardziej wszystko jest dobrze. No, miał, miał. Spadajmy ci. Pyszczek. Co tam w pyszczku gra? Co tam taki czerwony? Od razu oczka byśmy spadali. Mhm. No taki koteczek. Ludzie czekają, dobra, nikt nie czeka. No jaki jestem, słodki kotek. No masz ciepły nosek, tak. Uszka, pokaż jeszcze. Uszka uszka i sierść. Ujajku, jakie to jest słodkie. Chciałam być kiedyś weterynarzem, ale no nie jestem w stanie patrzeć na cierpienie zwierzaków, także nie nadawałabym się do tego. Do tego zawodu całkowicie. No już, już, wszystko jest ok. Miał, 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 miał. Nie, bój się, nie, bój się, jajku. Zawsze jak przyjeżdżam na wieś do domu i widzę melka albo riefkę, to biorę na ręce i tak jajko, mojego dzisku, to ktoś kniło gdzie pani. Dobra, Nieważne. <ścoughs> nieważne. E tak, jest okej. Okay. Jest ok. Mamy czy nie mamy? Jeszcze chyba nie mamy. Temperaturkę byśmy jeszcze zmierzyli jak coś, gdyby... A nie, no mamy. Magi... Co? Wiecie co, ja naprawdę powinnam zacząć zakładać okulary, bo ja nie widzę. Jestem jakieś pół metra od monitora, ja nie widzę. Szybkie bicie serca, a tam niżej... Magmowe organy? Bóg wie, co tam jest napisane, przepraszam. Ale autentycznie nie mam Bara. pojęcia. A okulary są za daleko. Ja przed chwilą jeszcze zanim zaczęłam nagrywać, w ogóle wstawałam. E, także pff, śmieszna sprawa. O, idzie chyba kolejny. Ale widziałam gdzieś właśnie tutaj. E, godziny szczytu nie. Cierpliwi pacjenci. Serio. Hmm. ok dobrze To inaczej w takim razie reklamy na dzień. Złoty pakiet, czy prawda, nowy pakiet? Złoty patyk. pakiet, chyba nie. I premium. Premium jakość czy minus 50. nie, myślę, że standard na razie zostanie bo może to odstraszyć potencjalnych klientów <laughs> tak, dokładnie tak a że nie mamy teraz klientów, to tak trochę słabo zaś prawie mamy cztery gwiazdki, słuchajcie prawie mamy cztery gwiazdki, a to dopiero trzeci odcinek, trzeci, trzeci a jak tam w ogóle moje punkciory weterynarii, że tak zapytam szósty poziom w połowie, no dobrze Oj, siusiu, zapomniałabym, żeby się go zrobić, no tak się zajmuję zwierzakami, że zapominam w ogóle o potrzebach mojej Simki. E, może komputer? Pograjmy trochę w grę, może nie ktoś inny się zajmie? No, no, Ewa? Okej, okay. rozumiem. Także my powitamy pacjenta, skoro nikt się nie chce nim zająć, ale ewentualnie. Aha, bo my kliknęliśmy w tego człowieka. No dobrze. Witaj, mój drogi! Co tam z tym pieskim się dzieje takiego strasznego? Taki zimny, tak mu zimno. No, może ma za mało sierści, dlatego jest taki, e, <taki>, taki smutny. Nazwij dobrym zwierzaczkiem. Nazwij grzecznym zwierzaczkiem. Jesteś grzeczny. Grzeczniutki piesek. Złagodź stres. Nie ma czym się denerwować. Wszystko będzie dobrze. Zmierzymy temperaturę po pierwsze. Po drugie przejrzymy e, dokładnie skórę i sierść. Bo tam też może widnieć problem. E, powinniśmy również spadać pyszczek, bo od tego powinniśmy teoretycznie zacząć. Jeszcze nam czegoś brakuje. Tak? E, brakuje nam na przykład oddech no właśnie no i mamy także yy, uspokajać nie muszę zbytnio, ale al albo dobra dajmy mu po prostu yy, kremik i już jest wszystko dobrze z pieskiem już jest wszystko dobrze z pieskiem nie ma co się denerwować piesek tak? o kurczaki tutaj kolejne osoby czekają także już bierzemy kolejnego pacjenta w nasze rączki i i i i i 4 na 5 złe zachowania i zostań towarzyszką jednego zwierzęcia, towarzyszką, ale w sensie że co, posiadź wystarczająco wysokiego poziomu relacji z zwierzęciem, możecie zostać swoimi towarzyszami, wykonując odpowiednią interakcję. Okej, okay, dobra, to, to ojejku, to nie będzie, chyba miałam już nawet możliwość z voltem zrobienia tego, tego także spoko, y, zaś Zaś. Y, zaś chciałabym powitać kolejnego pacjenta w naszych skromnych progach. Może? Ja dzisiaj na pewno skończymy wcześniej y, pracę. Także już bym kliknęła, żeby nie wpuszczać nowych klientów, ze względu na to, że y, no trzeba posprzątać jeszcze zanim dziewczyny staną się y, bardzo zmęczone i będą narzekały. Więc musimy posprzątać i muszę zrobić koniecznie przemeblowanie delikatne. Y, aha, dobra. E, pokaż mi pyszczek, pokaż mi kociaczku pyszczek, hmm. pokaż mi kociaczku oczka, pokaż mi kociaczku oddech, pokaż mi kociaczku temperaturkę jaką tam masz, o jesteś bardzo zestresowany, także uspokojmy zwierzaczka, pogłaszczamy delikatnie, no grzeczny koty, grzeczny, bardzo grzeczny. E, i pokaż mi sierść. Ok, także leczymy... Le e ...przegrzanego nosa, tak? Spray okay. przeciwgrzewiczny. I słuchajcie, zamykamy na dzisiaj, bo dziewczyny są już zmęczone. Także, no mamy zysk 2000, no nie jest to... ...aż tak dużo, ale zawsze coś. 2000, jak w mordę strzelił, zawsze wpadło. Także dziękujemy Państwu bardzo. Wszyscy mogą iść do domu. A ja tutaj sobie tak to usunę. Jakoś tak mogę to w inny sposób postawić. Czy dobra, zawsze trochę więcej miejsca. Tutaj też by wypadało postawić ewentualnie jakieś dwa. Tutaj też powinna mu. A nie, bo to jest ściana. Braczaje. A, może jednak gdzieś tak wcisnę, żeby było. Wie o, 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 o! No! No i super. Tego pomieszczenia jeszcze nie wykorzystuję, bo nie mam takiej potrzeby robienia <laughs> jakichś skomplikowanych operacji. Podejrzewam, że na późniejszych poziomach. Ym... Serio? Głośniki mogę. Super. Zaś potrzebuję jeszcze jakieś tutaj ozdóbki. Jedzenie! Bo nam się jedzenie. Z... A miska jeszcze może. Z... Aha, dobra, wody nie potrzebują, zwierzaki w tym momencie. Ok. Ech, jakieś ozdóbki. Łapa w górę. No to już powiesimy tutaj jeszcze jakieś. Yy, jakieś ozdóbki, psie, kocie i w ogóle. Bo to zawsze jakieś tam dodatkowe punkciorki do. Do wystroju. Okej. Okay. Chyba nic takiego więcej nie mogę. No dobra. Załóżmy, że na razie jest, jest ok. O. Jakie ja mam te ściany teraz? O. Okej. Okay. Co, wracamy do domu, nie? Bo tragedia z tą naszą. Y tragedia jest całkowita z tą naszą y Haile. Tak, a zmęczona wraca do domu, zupełnie jak ja. <grymne> jak ja wracam zmęczona do domu, to ja normalnie się ruszyć. nie mogę, tylko kładę się na łóżku i idę spać. Nie, no żartuję oczywiście. Także musimy troszeczkę tutaj z nią popracować, żeby ją tutaj delikatnie wiecie odciążyć z tego wszystkiego. No i przy okazji spróbowałabym tego towarzysza może z Voltem zrobić. To byłoby całkiem spoko, tak mi się wydaje. No cześć, Voltuś. Cześć, malutki dajmy przysmak. I może zachowuj się. Przy... Wyszczotkuj. Przytul. Zostańcie towarzyszami. O właśnie. Ale zaraz. Bo. Dobry przyjaciel. No no właśnie. Zostaniemy? No zostaniemy towarzyszami. No super! Grzeczny piesek, grzeczny piesek, no tak, hał, hał, super, hał, hał. Czyli jeszcze jedno złe zachowanie nam zostało i jeszcze jeden jakiś mm, zwierzątkowy przyjaciel, a później, o Boże, dwóch zwierząt i poczuj głębą więź pięć razy, aha, mi cztery złe zachowania, aha, baw się dwa razy, aha, baw się z dwoma y nie wiem, to jest od początku ten błąd i nie jestem pewna, czy, czy, czy on zostanie kiedykolwiek naprawiony. Poczułem wędkownicę z ważnymi, różnymi zwierzętami i przyjeździłem z 12. Aha, spoko. No to podejrzewam, że może być delikatny problem. Zaś nie ukrywam, że przydałoby się coś zjeść, i może, może ugotujmy jakąś tutaj sałatkę ogrodową. Bezpieczna dla wegetarian, tak mam nadzieję. Powinnam sobie w ogóle zrobić listę rzeczy dla wegetarian, które są bezpieczne i musimy koniecznie napełnić miskę zwierzaczka naszego pięknego, bo może być delikatnie głodny, tak mi się wydaje po całym dniu, ojejku, spokojnie. Miska, halo, pyśka, ej, może miskę najpierw na napełnisz, a nie Cała się objadła. No, sałatkę schowam do lodówki, bo przecież wiecie. Może być delikatny później problem, żeby gotować za każdym razem. Podłe, Przepięknie. niczego złego nie zrobił. Dobrze. Dobrze, no to się cieszę, że piesek grzeczny może biegać, skakać, robić co chce. Ta. o właśnie, no, 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 no. no, Ciekawa jestem, co tym razem odpierniczysz, mój drogi. Co ty będziesz robić? Ja go lepiej przyśledzę, bo... Mhm. Po prostu chcę sobie pobiegać. No ja myślę, że bym mu chyba zaadoptować z drugiego pieska do... Ale nie no, nie mam miejsca na pieska. Kurczę, no szkoda, szkoda. Yy, w każdym razie słuchajcie, wow, masakra. Nie wiem, czy jutro sobie nie odpuścimy dnia w pracy. No jak złego, przecież dobrą zapadkę zrobiłaś. Yy, nie wiem, czy sobie jutro nie odpuścić dnia w pracy, ze względu na to, że zobaczcie na poziom. Yy, poziom zabawy. Wypadałoby to jakoś, jakoś w jakiś sposób nadrobić. A na pewno tego nie nadrobię siedząc w pracy. Także może byśmy sobie jutro zrobili jakiś taki spokojniejszy dzień, w którym nie pójdziemy do pracy, zaś otworzymy. Yy, otworzymy jak najbardziej, żeby sobie tam wiecie. Yy, yy, żeby co, żeby zarabiało na siebie i tyle, tak? Zobaczymy, czy jeżeli zostawię te trzy osoby same na weterynarii, to czy sobie je w ogóle poradzą. W każdym razie na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście opeczka w górę. A my słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!